Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu Vlogmas. Dzisiaj od rana bez makijażu, jadę właśnie na budowę. Szybko muszę zapłacić za materiały, bo zaraz przyjadą na ocieplenie dachu. I co jeszcze? Wrócę, to będziemy na pewno sprzątać w domu, bo mam znowu bałagan. Nie wiem, jak ja to robię, ale w jeden dzień potrafię zrobić okropny bałagan. Muszę to posprzątać, zrobić jakiś obiadek i o 15:30 idziemy do Blanki przedszkola. Będziemy razem z innymi rodzicami zdobić pierniczki. Będą też dzieci, ma być barszczyk, ma być po prostu przyjemna, świąteczna atmosfera i będziemy tam właśnie spędzać razem czas, więc myślę, że Was zabiorę ze sobą i może fajnie tam coś porobimy. A teraz jadę, bo jest 9:14, a ja powinnam być o 8:30 na budowie, więc mam małe opóźnienie i zaraz pewnie tata będzie do mnie dzwonił, gdzie jestem, dlatego szybko lecę. Dzisiejszy poranek był dla nas trochę trudny. Miałam problem, żeby się wybudzić. Do drugiej przerabiałam zdjęcia ze sesji zdjęciowych i po prostu jakoś tak nie szło mi najlepiej. No i oczywiście dziewczynki później też miały problem, żeby się wybudzić i tak wszystkie nawzajem na siebie krzyczałyśmy, żeby wstawać i jakoś nam to po prostu nie szło. Dlatego Oliwka i Blanka się spóźniły delikatnie do szkoły przedszkola dzisiaj, ale są. A ja od razu teraz pędzę na budowę. Prezencik świąteczny. No, takie prezenty to mogę sobie robić. Fajne. Byłam przed chwilą minutkę dosłownie na budowie i tak zamarzłam, jest tam tak zimno. Jadę teraz z Michałem na dwa samochody kupić nagrzewnice na budowę, bo współczuję im, oni naprawdę się pochorują tam, tam jest taki mróz, tak zimno, a jeszcze teraz nie mogą palić w kozie, no bo panowie na dachu pracują i są po prostu obkopceni, jak oni rozpalą. Wyjeżdżam teraz na główną drogę, więc muszę już kończyć. Michał już dojechał i jedziemy robić małe zakupy na budowę. A ja już się cieszyłam, nie? Że te nagrzewnice to są nagrzewnice te, co trzeba i mówią, że właśnie dzisiaj dotarły. Proszę, twoja, możesz brać. Na zdrowie. Byliśmy w Obi i się okazało, że to, co dzisiaj dotarło, a już się cieszyłam, to nie jest to, bo Michał, co my potrzebujemy kupić? Debasto? Debasto. A to była zwykła nagrzewnica olejowo, coś tam na prąd. Mamy czekoladę gorącą i idziemy do Julii. Czekaj, jeszcze ta działała, nie? O tu. Byliśmy w Julii i w Julii też nie było Debasto, więc jedziemy do Brico, tak? Jest najbliżej? Idziemy do Brico zobaczyć. Kupujemy jednak nagrzewnicę. Będziemy testować. Michał dzisiaj zdasz relację, jak się czułeś po dniu z nagrzewnicą. Czy była jakaś faza po oleju? Zaczyna padać znowu śnieg. Idę szybko teraz do Action kupić sztuczny śnieg dla mojej teściowej do ozdoby świątecznej. Jakieś takie reniferki robią w szkole i po prostu potrzebują jeszcze sztuczny śnieg, więc idę szybko tam kupić. Nie było sztucznego śniegu i nie wiem, teraz już chyba nigdzie nie zdążę kupić, bo muszę odebrać Blaneczkę za pół godzinki. Jadę szybko do przedszkola i po prostu najwyżej może jeszcze pojadę gdzieś do Chińczyka kupić. Myślę, że tam gdzieś będzie. Było dzisiaj w przedszkolu? Ja zjadłam mięsko i ziemniaczki. Super. Daj, mama otworzy ci te rękawiczki. Idziemy do domu? Oliwka na świetlicy jeszcze. Odejdziemy się siłą, proszę. Ale Oliwka chce zostać jeszcze. Chcę się z tym pobawić. Dobra, to pójdziemy zapytać, ok? Czy z nami wraca, dobra? Blaneczka mi przed chwilą dała zaproszenie na dzisiejsze zdobienie pierniczków z rodzicami i właśnie przedszkolakami. Na pewno pójdziemy tam na godzinę 15 i będziemy się świetnie bawić. I zaraz pokażę Wam jeszcze, co dzisiaj kupiłam na kiermaszu świątecznym w szkole.
Otworzymy sobie dzisiaj kalendarz u Emilii, bo niestety Blanka mi zasnęła i nie będziemy tam na dole przeszkadzać. Robię też szybko w trakcie obiad, bo 13 dzisiaj? Mhm. Bo Max zaraz jedzie do pracy i muszę zrobić mu obiadek szybki i dokończyć przerabianie zdjęć. Mamy dzisiaj ciężkie opakowanie, bardzo to lubię, fajne są rzeczy, ciężkie. O, i w środku jest jogurcik. Super, lubię jogurty. Ten jest w zapachu różany. Robisz róże? Zapach taki? No. Tak? Może być. Chociaż sobie pomogę. To tak do końca różą nie pachnie, tylko taki trochę jakby mydło z różą, coś takiego, no, nie? No, ładnie. Ale ładny zapach. No, będziemy na pewno testować i używać. Ja mam już moringa taki i widać, wyostrzyło coś troszeczkę. Mam moringa, jogurt, ale tego jeszcze nie miałam zapachu nigdy, więc będziemy sobie używać. W sumie wezmę na dół, już sobie schowam gdzieś na półkę. Idę teraz szybko przerabiać zdjęcia, robić obiad i myślę, że już będę na dzisiaj kończyć tego vloga, bo naprawdę mam jeszcze dużo zajęć dzisiaj do zrobienia i po prostu nie będzie czasu, więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia jutro, buziaki!